Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek, a my kontynuujemy rozgrywkę w naszej grze Resident Evil Village. Jesteśmy obecnie w fabryce Heisenberga. No i kontynuujemy. Przerwaliśmy ostatnio grę na spotkaniu z naszym handlarzem i powiem wam tak, no ja tutaj się długo zastanawiałem, o tu nasza winda oczywiście, w której on podróżuje, ja się powiem wam szczerze, ostatnio długo zastanawiałem nad tym, czy by przypadkiem nie sprzedać. Tutaj mamy taką spluwę, która się nazywa ręczna armata PZ, czy by tego przypadkiem nie sprzedać, bo za to jest 463 tysiące lei. I czy by w ramach tej kwoty na przykład sobie nie rozszerzyć możliwości tego pistoletu Wolf's Bone, chyba tak to się czyta. Ale jednak doszedłem do wniosku, że zrobimy to, tylko nie w tym momencie jeszcze. Bo na tą chwilę po prostu, popatrzcie. Please do take a look at my new stock. Bo na tą chwilę będziemy mogli tylko rozszerzyć możliwości tej broni. No tu jest 2100, załóżmy na kolejny poziom to by było gdzieś, nie wiem, 2300, 2500. Natomiast tutaj tej broni mamy, popatrzcie, 3200 siły ognia, więc to się bardziej opłaca. To się bardziej opłaca, także przepraszam. Także to po prostu na razie sobie tutaj zostawimy. Natomiast do tej zamiany, o której właśnie tutaj mówię, to wrócimy jeszcze do tej sprzedaży, w zasadzie do tej transakcji, to wrócimy, tylko że w późniejszym czasie. W międzyczasie może troszeczkę jeszcze zdobędziemy tutaj funduszy, jakieś tam rzeczy zbierzemy i... No ja wiem, że ty wszystko potrafisz, tak. I wrócimy do tego po prostu w innym terminie. No dobrze, zobaczmy w takim razie, co my tu możemy jeszcze zrobić. Chyba sobie zerkniemy na początek na mapkę. Czekajcie, tutaj coś mamy, co żeśmy jeszcze tu nie odkryli. Tylko który to jest poziom, patrzcie. To jest ten poziom, na którym jesteśmy, czyli co, musimy tędy jakoś się dostać. Czekajcie, jak to zrobić, bo tu mamy właśnie coś, co jest jeszcze do zebrania. Coś, co jest jeszcze do zebrania. Ha, ha, ha. A, i tutaj mieliśmy jeszcze coś, co mamy jeszcze, co możemy jeszcze zebrać. O odlewni tu już nie wspomnę. O, i tutaj coś było jeszcze, patrzcie. Być może coś nam się w międzyczasie pojawiło, jak żeśmy coś tam już zebrali. Tego nie wiem. Ale zobaczmy, jak to będzie tu wyglądało, bo stąd żeśmy wyszli. Więc chyba tu nic nowego nie ma, ale jeszcze zerknę. Zerkniemy tutaj. No właśnie, tutaj nie przejdziemy, bo tu nam te drzwi ten stwór w poprzednim odcinku zabarykadował. Natomiast na tą chwilę tu już więcej nic zrobić nie możemy. więc cóż, więc jedźmy sobie w takim razie w dół jeszcze. Jedźmy w dół. O. Czyli zacznijmy z tego momentu, o tutaj, od tego, tu była ta gra nasza, ale nie mamy jeszcze kuleczki. Czy tu nam się coś nowego pojawiło? No tak, tu jest ta gra właśnie, do której nie możemy się w żaden sposób dostać. No cóż, idziemy w takim razie tędy. Jeszcze zobaczę tylko na mapę, czy my dobrze idziemy. No mniej więcej chyba dobrze idziemy, jeśli nie idziemy źle. Potem tędy dołem przejdziemy sobie. Trzeba było przejść górą chyba, nie wiem zresztą. No nic, idziemy, na razie zobaczymy. Tu nic nie było, nie było. Bo tu nam chyba jedne drzwi się powinny, z tego co kojarzę, otworzyć. Nie, myślałem, że to coś jest, ale tu jest jakiś cień był tylko. Tu jesteśmy, tu było wszystko, dobrze. A tu jak sytuacja była, bo już też nie pamiętam, przyznam szczerze. Tu było też wszystko, ale chyba na dole nie było wszystko. Wiem, że na którymś poziomie mieliśmy drobny problem ze znalezieniem artefaktu, więc chyba już wiem, gdzie ten element jest. Patrzcie, tu jest przed nami, widzicie? Tyk.
Czyli już mamy odnaleziony element, którego nam brakowało. Właśnie. O to chodziło. I teraz słuchajcie, wracamy na górę. Wracamy na górę. Czekajcie, którędy to się tam szło, bo ja już gubię się tutaj odrobinę. Tędy. Tu było chyba wszystko czyste, tak. I za tymi drzwiami było dopiero coś niezbadanego, nieznalezionego. No to szukamy. Szukamy. Myśmy tędy już przechodzili, natomiast jest coś jeszcze, co no, nie pozwala nam pójść dalej, bo coś tu się kryje. O, otwórz. O, jest. I to jest chyba wszystko. Zgadza się. To jest wszystko, możemy przejść dalej. Jesteśmy tutaj, dobrze. Tu są kolejne drzwi. Tutaj jak było? Tu było też wszystko. Tu było też wszystko. To się chyba jakoś szło na ukos. Tak mniej więcej. Dobrze kojarzę, czy źle kojarzę? Boże, tu są drzwi zamknięte chyba, patrzcie. To jest ta druga część tutaj właśnie od strony handlarza, no. No nic. Skoro taka sytuacja, to musimy po prostu wrócić. Tylko czy my pójdziemy sobie tędy? Czekajcie. Zaraz, bo myśmy się właśnie cofnęli tutaj. Moment. A mi chodziło o co innego. Mi chodziło o to, żebyśmy... Tu jest to, co on to rozwalił. Dobra. Nie, czekajcie, chyba ja zabłądziłem w tym momencie. Chyba zabłądziliśmy. Tędy zejdźmy. No niestety, ja tutaj się gubię, powiem wam szczerze. A, jest ta część, dobra. To było tu? Tak, to było tu. I teraz tutaj niestety musimy już niuchać ostro, bo tu coś zostało przegapione, przeoczone. Tak, to jest właśnie ten... Myślałem, że tu mi się coś błyska, tu się po prostu światło odbijało od tego czegoś. Tutaj już chyba nie. Musimy wrócić, widzicie? Niby niewielka, patrzcie, przestrzeń. No bo niewielka w sumie. Zaraz tu. I na prawo. Czyli to jest ta część. Mówię, niewielka przestrzeń. Wydaje się, że tu nic... Patrzę tak na górę właśnie. Nic już się nie powinno kryć, a jednak gdzieś coś jest. Trzeba wszystko niestety dokładnie oblukać. Tam nie. Tam nie idziemy, tam było wszystko. To było tu. Czasami diamenty są ukrywane właśnie tak na wywietrznikach gdzieś, ale nie tym razem. A, tu jest skrzynka. Dobra, czy to jest wszystko? Tak, to jest wszystko. Pięknie.
tam po tamtej stronie żeśmy byli i tutaj już jest tyle. Dobra, fajnie. Myślałem, że dłużej nam zejdzie to szukanie. Tylko teraz, czy my tędy możemy przejść? Tu już jest to... no dobra, to chodźmy tędy. Tędy. Tu urządzenie pracujące, tu nam się to zamknęło. Ale tak, teraz nie wyjdziemy tędy. No właśnie, tu już nie mamy powrotu. Ojejku. No tak, czyli tutaj już nic nie nawojujemy z tej strony. Ja chciałem tamtędy sobie przejść, ale... Zasilanie awaryjne to już jest tutaj... No tak. No nic. Musimy iść tędy. Tu jest to zamknięte. Chcę ogarnąć temat szybko, a tu nie bardzo się daje. I teraz tak. Czekajcie. W prawo czy w lewo? W tą stronę jakbyśmy poszli, to tam wejdziemy do tej głównej, a tu jakbyśmy poszli... Nie, no to tutaj nic chyba nie było, patrzcie, czekaj... Aha, bo to była ta przestrzeń tylko tutaj. Dobra. Czyli musimy po prostu... Gdzie te schody? Są schody. I tu na prawo. Bo tu już też było wszystko zrobione, tak. Tu na prawo. Jesteśmy tu. Dobra. No widzicie, ta fabryka niestety ma tyle tutaj różnych dziwnych kruczków i zakamarków, że zgubić się to jest moment. Nie, tutaj nie. Ale gdzie te schody były? Tu były gdzieś schody. O, są schody. Tu były schody właśnie, mówię. Tu jest wszystko na tym poziomie. Wszystko. No to lecimy tutaj, lecimy tutaj i lecimy tutaj. Dobra. Jesteśmy w takim razie tutaj na miejscu. Tylko co dalej teraz? Popatrzmy, co my tu mamy. Tu jesteśmy, coś sobie wytworzyć w stanie? Nie, nie jesteśmy. Zdjęcie ryby. No i w zasadzie nie mamy z takich rzeczy, które moglibyśmy wykorzystać. Dobra, idźmy teraz tędy. Tu są już drzwi otwarte, bo mamy zasilanie, więc tu sobie wejdźmy. Bo tu jeszcze żeśmy nie byli. Przygotujmy. Bo nie wiadomo, co za chwilę się będzie działo. A co to? No nie, poszedł mi.
Dobra. Udało się. Ojejku. Czyli wracamy tutaj, gdzie byliśmy. Tu jeszcze nie wszystko. Teraz chyba wszystko, tak, w tym pomieszczeniu, tak. Chodźmy tutaj. Tu nie wszystko. Tu tyle złomu, ale nic nie możemy podnieść. Tu widać, że jeszcze coś jest. Bo jest na czerwono. Czekajcie, a może to się liczy jako i to pomieszczenie. Nie wiem. O. Medical log. Revitalization surgery. This is my 18th attempt. The subject is Oscar the Stable Boy, 20 years old. He fell down the well while drunk. Body is in good condition. Chest incision complete. Now to remove the heart and vital organs and implant the control device. Excellent. Cadeau has begun adhering to the nervous system. It's progressing even faster than before. Seems upping the ratio of meta-albumin in the artificial blood was the right choice. Now to pass a current through the brainstem using 6,600 volts. Come on. It has to work this time. Yes. Yes! Ha 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 ha! Wonderful! My creation! At last! I'll get that bitch yet. Ending recording. Co tu mamy? O! Długa lufa. Poczekajcie. Może od razu sobie załóżmy to. Załóż modyfikację. Załóż modyfikację. Czego nie mogę modyfikacji? Aha, bo tu trzeba dodać to. Aha, i teraz jest założona. Obejrzyjmy, jak to wygląda teraz. Modyfikacja zwiększająca siłę ognia. No ładna ta spluwa jest, kurczę. I mamy teraz, patrzcie, mieliśmy 2100, teraz mamy plus 200, czyli mamy 2300. No i teraz zaczyna powoli mieć to sens. Bo jeszcze mamy, popatrzcie, 4 poziomy siły ognia zwiększenia, więc to by zaczynało przynosić nam odpowiednie już w tym momencie korzyści, jakbyśmy sprzedali sobie to, co w tej chwili używamy, tą armatę. No. Dobra, to jest wszystko. Jesteśmy w sąsiedztwie tej kwatery Heisenberga, patrzcie, tutaj na mapie, ale żeby się tutaj jakoś przedostać, to nie ma chyba opcji, wydaje mi się coś. Coś mi się wydaje, że tutaj, no patrzcie, to jest wszystko zatarasowane. Tu już więcej nic nie ma. Tak bliziutko, nie możemy się tam na razie dostać, no niestety. Tak to wygląda. Tutaj stąd jeszcze gdzieś jakieś coś prowadzi, w tą stronę chyba, czekajcie. Tutaj gdzieś coś, jakiś korytarz, który jeszcze nie jest w żaden sposób. Patrzę, czy tu jakiś nie ma przejścia jakiegoś dołem na przykład. Bo to by nam dużo ułatwiło. Nie ma, nie widzę. Może gdzieś tutaj dalej. Popatrzmy. Tam coś jest albo i nie ma. No nie, tędy chyba nigdzie się raczej tu nie przedostaniemy. Czekajcie, jak to wygląda z tej strony? Nie, tutaj jest kolejne to pomieszczenie.
No dobra. Tutaj dalej nic więcej chyba nie było. Bo w tym pomieszczeniu żeśmy już tutaj myszkowali i to było puste. No właśnie, właśnie. Dobra. Wracamy tutaj. No i chyba stąd tyle by było. Chodźmy jeszcze sobie popatrzmy, czy to nie było... Szukam jeszcze tego pomieszczenia, żeby tam łatwo przejść było. To co mamy... Jak się tutaj, kurczę, dostać? No bo tu nie mamy tego konia. Ten koń był. Więc tutaj niewiele jesteśmy w stanie zdziałać na ten moment. Jeszcze jakbym, chociaż nie wiem, czy nam to coś da. Czy tu coś przypadkiem nie dopasujemy? Ale chyba nie na tą chwilę. Chyba na tą chwilę niestety nie. Tu były te różne dziwne rzeczy. Ale przejdźmy sobie tędy. Bo może gdzieś coś jeszcze. Tu te maszyny oczywiście stoją, bo myśmy je zestrzelili. To tak dla przypomnienia. O. I tutaj coś jeszcze jest. Ha. Tylko co i gdzie? Rozejrzyjmy się dokładnie. O! Proszę. Odnaleźliśmy. Dobra. Przechodzimy dalej. Tu już więcej chyba nic nie ma. Jeszcze zobaczmy. No tak, więcej tu nic nie ma. To żeśmy oglądali, to żeśmy oglądali. I tu jest ta krata zamknięta. Po drugiej stronie, tak. To już wiem. Taki rebus tutaj. I tu więcej nic już nie było. No dobra. Wychodzimy, idziemy dalej. Ale dalej, tu nic nie możemy za bardzo zrobić, patrzcie. Chodźmy jeszcze w takim to układzie... tędy? Nie tędy. Tędy. Czekajcie, tędy, bo ja już naprawdę się gubię. Tu są te komnaty. Nie, no nie chcę tędy iść. Nie chcę tędy. Tędy? Nie tędy. Dalej więcej nic nie ma. Tu byliśmy. Nie tędy. Nie no, tu wracamy się w tym momencie w to miejsce, gdzie byliśmy. To nie. Czyli jak nie tu i nie tu, to tu.
A, to było za... To było za... Nie, no nie przejdę tędy. Tędy? Niech będzie tędy. Czyli cofamy się w tym momencie do handlarza. Dobra. Jesteśmy przy handlarzu. I teraz zobaczmy jeszcze mapkę. Już z tej strony więcej nie ma. Dobra. Skoro tak, więcej tu nic nie możemy zrobić, to wciśnijmy w takim razie B3. Bo na dole już wszystko. Czy tu możemy coś zrobić? Tu możemy przejść wyżej, ale to samo możemy zrobić podjeżdżając tam windą. Oho. No dobra, chodźmy wyżej w takim układzie. Skoro tutaj nic nie wskuramy, to lecimy wyżej. Got a long way to go. No dobra, długa to długa, ale ja nie wiem, czy tutaj jest już wszystko, bo tam... Patrzcie. Nie, wiecie co, ja sobie jeszcze zejdę tędy. Ja się po prostu boję, że mogę przejść, ominąć coś i nie... Więc dlatego jeszcze może podjedziemy windą. A, nie mogę tego użyć. Czyli co, jeżeli na tym poziomie zrobiliśmy wszystko, to już musimy w tym momencie lecieć dalej chyba jednak, no niestety. No dobra. Mam tylko nadzieję, że czegoś nie ominąłem. Jeżeli tak, to oczywiście zrzut gry ja zrobię. I dajcie znać w komentarzach, że po prostu gdzieś jeszcze jest coś tam do zebrania. Schodzimy. Co jest? Za daleko chyba stałem. No i coś tutaj. Z tym nie widzę. Ale chyba tu nic nie ma. Musimy tu w bok iść. Miranda thinks we're nothing but children. She doesn't care for us. No. She's long lost all her humanity. O? I must destroy her. Coś słyszę. I don't give a shit about your family drama. Dobra. Ale tutaj suwenirów. Dobra. Tam było wszystko już. Nie, czekajcie, kurczę, tu coś jeszcze. Tu nie wiadomo, czy to jest traktowane jako całość. Może jako całość. Zaraz przejdźmy wszystko po prostu dookoła. O, klatka. Pyk. A mam amunicję do snajpiaka. Ile tu ich jest? O, tutaj mamy. O kurde, co to było? Gdzie on mnie zaatakował? Z tej strony, no nie!
Nie zauważyłem. Dobra. Wszystko chyba to było ich trzech, dwa i jeden tutaj, trzeci jeszcze. Zobaczmy jak... No nie, jeszcze nie. Bo tu jest przejście, patrzcie. Tu jest przejście pod spodem, ale jeszcze czegoś żeśmy tu nie znaleźli. Więc dopóki nie znajdzie... A, tutaj jest szafka, dobrze. Otwórz. O, wytrych. Dobra. Też jeszcze nie wszystko. O. Szukamy. O, fragment kryształu. Czy to wszystko? Tak, to jest wszystko. To jest już tutaj. Czekajcie, jeszcze wejdźmy sobie na moment na tą mapkę, bo tutaj jeszcze jest... Aha, czyli to było ten po... Aha, i tu my musimy... No dobra. Lecimy w takim razie tak, jak gra nas prowadzi. O, tutaj mamy wejście. Magiczne. O, ile tu pajęczyn. O, gdzie my jesteśmy? Czy wy to widzicie, co ja? To jest jakaś drabina. A tu na tym poziomie to się już nic nie dzieje, więc musimy zejść po tej drabinie. No i tu... Aha, czyli to jest do rozwalenia, dobra. Wiadomo, co trzeba z tym zrobić. Wiadomo, co trzeba z tym zrobić. Mamy tu jakąś minę? Ale nie, nie to chcę. Nie to chcę. Chcę... Bomba rurowa. Wyposaż. No dobra. Zmienimy sobie od razu. Nie, ja tu nie chcę włazić. Nie. Ja chcę tu pójść, bo tu mamy... Patrzcie, ile mamy tutaj fajnych suwenirów. O, tu dalej gdzieś jakieś przejście jest. Nie, nie ma tam przejścia. To tylko tak wygląda, że przejście jest, ale przejścia nie ma. Ale ładnie tutaj było to zaopatrzone. Zobaczmy mapkę. No tak, to już jest wszystko. Z tej strony to już jest wszystko. Tutaj... Aha, czyli to był jako skarb. Tu jest tyle. No to idziemy do przodu. Mogę tędy przejść? To nie jakaś podpucha? No, chyba nie. Jakieś koło. Nie bardzo wiem, co ja tu mam. Patrzcie, to jest... A, to jest młyn, który... ta łycha, patrzcie, pamiętacie, co było żeś na początku, żeśmy weszli do tej fabryki? Ta łycha, która nam wrzucała ten złom, to to jest młyn, który to wszystko mieli. Dobra. Zatrzymamy ten młyn zaraz. Zwolnił obroty, nie wiem, czy żeście zauważyli. Dobra. O, słychać spadające jakieś elementy. Proch strzelniczy. No dobra, bierzemy. Tutaj musimy przejść. Chyba coś jest. Jest faktycznie. No i tu mamy skrzynię. Amunicja do snajpiaka, dobra. No i schodkami w górę. Kurde. Lecą te metale różne. Odgłosy takie trochę. Patrzcie, a to co to za stwór? A! Nie, 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 nie! 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 Nie, 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 nie! Uciekaj, 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 uciekaj! Ojejku, ja się go w ogóle nie spodziewałem. Dobra, uciekam, 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 uciekam. Dobra, musimy sobie szybko tutaj... Gdzie on jest?
Nie? No nie, zaraz będzie po mnie. Zaraz będzie po mnie, patrzcie. Ojejku. Nie! Jest już chyba po mnie. Już chyba jest niestety po mnie. Ja nie mogę tutaj nic zrobić. A niech to. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nic, tędy sobie podlećmy. Gdzie on jest? Ten cwaniak. O, taki cwaniak, patrzcie. Padł, dobra. Drugi. Ojejku, nieprzeładowane było jeszcze to, no. Padł, dobra. Ojejku, jejku. Dobra, wyleczmy się. Ale chyba leczenia nie ma. W tej chwili już nie potrzeba. No, nie zauważyłem go, że on tak będzie szybko atakował, powiem wam szczerze, bo można było tą akcję troszeczkę inaczej rozegrać. No, ale bywa to i tak. Dobra, 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 dobra. Ojejku. A tędy przejście to się rozwalić nie da, oczywiście. Oczywiście, że się nie da. Bo jakby inaczej. Zobaczmy, czy na... Nie, tu jeszcze nie jest wszystko. Może tutaj coś jest? Było tam? Nie ma. Czekajcie, musimy jeszcze tutaj wszystko dokładnie pozbierać, bo w tych emocjach żeśmy coś musieli tu przegapić chyba. A no właśnie. Tu coś gdzieś jeszcze było. Tu był ten złom. No właśnie. To było miejsce, skąd żeśmy zaczęli. O, czyli tam się już nie cofniemy. A nie, cofniemy się. W razie co? Możemy się cofnąć. Ale tu więcej nie widzę żadnych elementów, które by potencjalnie nam mogły się przydać. Tu więcej nic nie widzę. Nie no, czekajcie, coś tu nie gra mi. Tutaj jest? Jest. No to co myśmy tu zostawili? Jak tu więcej już nic nie ma, no patrzcie. To nam gra cały czas mówi, że coś tu jest jeszcze nie zebrane. A ja nie wiem co. Naprawdę nie widzę nic tu więcej. Jeszcze popatrzmy się po ścianach gdzieś. Może jakiś ukryty element? Nie wiem. No to już jest kolejna kondygnacja, która również jest jeszcze nie zbadana, nie zeksplorowana. Ale tu naprawdę więcej nic nie widać. O, tu możemy w to sobie strzelić. Pach. No nie wiem, nie wiem. Czekajcie, a może tu chodzi o to też, że trzeba o to niszczyć, wiecie? Bo to się da zniszczyć tylko z konkretnych miejsc. Jak tam mogę trafić? Nie mogę tam trafić stąd, ale mogę stąd. Chyba.
Patrzcie, coś tu jest dziwnego jeszcze, co myśmy nie zebrali. To już jest zatrzymane. Tu byliśmy już chyba za 3 razy. I tu nic więcej nie ma. To jest jakiś coś bardzo głębokiego. Aż strach się pochylać nad tym. Naprawdę tu nic więcej nie widzę. Tu się cofamy, ale tu było już wszystko chyba po tej stronie, tak? Tak. Nie ma sensu się cofać. Tu jest coś jeszcze do zgarnięcia, ale... ale gdzie i co? Ja naprawdę nie wiem, co tu już można znaleźć. Cały czas nam świeci, że jest jeszcze ten segment nieprzeszukany do końca, a przecież tutaj naprawdę nic nie ma. Może tutaj gdzieś coś trzeba zajrzeć, się schylić, ale... ale nie wiem, no nie wygląda mi to na to, żeby tu jeszcze coś było. No jest na czerwono. Jest na czerwono. Nic tu nie ma. A świeci się na czerwono. O co tu kaman? Też na czerwono. Co myśmy tu jeszcze nie zebrali? W którym miejscu? Jak widzicie, każdy zakamarek sprawdzam. No a to o. Tu jest skrzyneczka. O, patrzcie. Czy to by oznaczało, słuchajcie, że ten jeden, ta jedna skrzynka nam blokowała, znaczy powodowało to, że to na mapie się zaznaczyło jako wszystko nie zeksplorowane? Na pewno? Czekajcie, aż zejdę w dół i zobaczę, czy faktycznie tak jest. Bo to coś mi się wydaje bardzo dziwne i niepojęte. Tak, chyba, słuchajcie. Ten jeden element, patrzcie, ta jedna skrzyneczka powodowała to, że mapa była niezalinowana, czy no mapie sygnalizowało nam to, że to jest niezeksplorowana. Myśmy tyle czasu tutaj spędzili. No, trudno się mówi, ale no czasami właśnie gra robi takie dziwne rzeczy, niekonsekwencje moim zdaniem nawet można byłoby to nazwać. No bo jak można pokazywać, że na danym poziomie jeszcze coś brakuje, skoro na danym poziomie już nic nie brakuje. A cały ten, jak to się nazywa, szyb rozdrabniacza podzielono jest na piętra pewne, tak jak tutaj widzimy, nie? Więc tego nie pojmuję po prostu. Trochę tutaj twórcy w błąd nas wprowadzili, no ale dobra. O kurde, czekajcie. Jakieś zęby, patrzcie.
co tutaj? Jesteśmy w tym szybie rozdrawniacza. Tu coś na pewno gdzieś będzie. Ha! Ale. Tutaj jest jakaś skrzynka. Czy to tak? Ta jedna skrzyneczka powoduje, że już tutaj mamy wszystko załatwione. Tutaj dalej nie pójdziemy. Tam jeszcze jakieś jest przejście, ale tu dalej nie pójdziemy. Dobra, przeładujmy, idźmy dalej. To się trochę narobiło. Już się boję tutaj wchodzić. Powiem wam szczerze. Tu jest coś do zebrania. Tu mamy coś, mapa fabryki, wyższe poziomy, bierzemy. Oczywiście, że bierzemy. Otwórzmy. Chemikalia. Zobaczmy tutaj, co to jest, nie mogę podejść, ale mogę tak. Przyczepiony do slota plecak odrzutowy i stabilizatory głowy. Mobilność znacznie zwiększona, testy wykazały ograniczone możliwości lotu. Lot długodystansowy niemożliwy, ale jest teraz w stanie przemierzać nierówny teren. Przymocowano do slota tarcze ochronne ze stopu aluminium, aby chronić reaktor i odsłonięte części ciała. Testy wykazały niewrażliwość na standardową broń palną. Aha, czyli jeżeli coś teraz spotkamy, to nie ma co do niego strzelić. Zbroja nie wytrzymuje jednak silnych eksplozji. Potrzebny do... Aha, czyli musimy ładunki wybuchowe podkładać. Widzicie, jaka pomoc, podpowiedź? Dobra, lecimy dalej. Tu jest jakiś wózek, który możemy przepchać, ale chwila, moment. Ja bym jeszcze tu poszedł zobaczyć, co tu się dzieje. Tam się coś włączyło. Czekajcie, to jeszcze może nie idźmy na górę, tylko ten wózek przepchnijmy. Bo tam się już coś włączyło. A nie chciałbym czegoś ominąć, potem nie wiem, czy będę mógł tutaj zejść. No zobaczmy, gdzie to nas zaprowadzi. O. Proch. Otwieramy. O, mamy. Forma na kulkę, czyli patrzcie, możemy sobie kulkę zrobić do gry. Tam ta gra, gdzie nasza była. O, tutaj możemy to rozwalić najprawdopodobniej. Zobaczmy na mapę, czy to wszystko... Nie wszystko. Nie, to nie. Coś jeszcze gdzieś jest sprytnie schowane. Musimy to odnaleźć. To jest to nasze wejście. Co tu jeszcze jest nieodkryte? A, szuflada. Dobra, teraz powinno być wszystko. I jest wszystko. Okej. W takim razie wracamy tą samą drogą, co żeśmy przyszli, bo innej nie ma. Innej drogi tutaj nie ma. No i teraz chodźmy faktycznie w górę. Gdzie nas to doprowadzi? Przeładujmy. Może w to trzeba strzelić? Nie, to jest pancerne. Zobaczmy, jak wygląda tu sytuacja. No tutaj już wszystko.
jakiś tam podmuch jest, nie wiem o co tu chodzi za bardzo. Ojejku! Co to się dzieje? A, wiem! Trzeba to wstrzelić było. Bo to nas zasysało, jakby nas zasysało do końca, to już by było po nas. Dobra. Shit, that was close. No, było blisko, było. Czekajcie, tu jeszcze pewnie, no właśnie. Tak jak przypuszczałem, tu jest pewnie jeszcze sporo rzeczy do zgarnięcia. Rozejrzyjmy się dokładnie. O! Proszę bardzo, kuska. Nie wiedziałem nawet, że w fabryce są kuski. Nie, jeszcze nie wszystko. Jeszcze nie wszystko. Jak to wybuchnie? To jeszcze się pali całe, patrzcie. Żeby było śmieszniej. To jeszcze się całe pali. Gdzie tu co jest? Ja tu więcej nic nie widzę. A tu dalej nas sygnalizuje, że coś jest niezebrane. To teraz nie wiem, czy ja tam dalej w ten dym mogę się udać. Żebym potem się jeszcze mógł cofnąć, ale przeglądam tak w miarę. No i nie widzę tutaj żadnego innego. Jakieś zawory. Ho, ale dymu. Nie no, tutaj jeszcze gdzieś coś jest niezebrane. Ewidentnie, nie wiem gdzie mam iść. Tutaj po tej rurze? O, mogę po tej rurze. Czy ja będę mógł wyjść? O, patrzcie, nie mogę już wyjść. No to ładnie nas gra załatwiła. Nie cofniemy się teraz. Ale tu nas... sygnalizowało, że jeszcze coś gdzieś jest do... A, tędy mogę wyjść sobie drabiną, dobra. Czyli jestem w tej chwili w tym. A, tu jest jakaś kolejna drabina. A nie, już tam dalej nie mogę pójść. Już tu dalej nie mogę pójść. Czyli muszę wejść tędy. No to wyjdźmy tędy. Ale kurczę, nie wiem, o co jej grze chodzi, że nie mogę tędy... No, nie znaleźliśmy tego po prostu jednego elementu, no. Chyba jednego, nie wiem. Może więcej. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Przy windzie? Czy gdzie? Ho, patrzcie, kurczę, no. Zostawiliśmy coś. Jak ja nie lubię takich sytuacji... Może jeszcze się da tędy wrócić z powrotem tamtą stroną, no nie wiem. Oj. No bo tędy co? To nam się zamknęło. I tędy już na pewno się nie cofniemy. To jest... jednostronne. No i to możemy tylko pojechać dalej. O. No dobra. Oj. If that happens, it's all over. For your kid, and for the whole village. But don't worry, I'll stop it. I'll use Rose to kill Miranda. Poor Papa, you're the only one who doesn't see your kid's power. Tu nie ma nic. Take Rose? I'd like to see you try. O, tu mamy szafeczkę. Amunicja do strzelby, dobra.
pociski wybuchowe, dobrze. Tu co mamy? Forma na klucz. A, słuchajcie, to jest chyba forma na klucz do tego pomieszczenia Heisenberga. Czyli myślę, że będziemy mogli tam wrócić jednak. Dobra, pociski wybuchowe. Prawdopodobnie gra nam daje pociski wybuchowe po to, żebyśmy mogli załatwić tam kolejny tych robotów, które są odporne na strzały z broni palnej, tak mi się wydaje. Gdzie my jesteśmy? O. Nie bardzo poznaję, gdzie my jesteśmy. Ale. Tu przyjechaliśmy tą windą. Zobaczmy mapę. Nie, tu jeszcze coś jest. Tu jeszcze coś jest gdzieś. Rozejrzyjmy się dokładniej. O. Tu nie widać. Tutaj nie, tu już wszystko było załatwione. Czyli to musi być gdzieś tu. Tu. Czekajcie, czego ja nie mogę pójść? Tutaj pokazuję jakby coś gdzieś. Bardzo to do końca rozumiem. Jakiś dzwonek. There's more. Jak widzisz. Dobra. O. Jest kuni. Lei. I tutaj będzie to klucz do czego? Do tego pomieszczenia. Tylko musimy najpierw, dobra, przywołujemy windę, nie ma co. Tylko musimy ten klucz odlać sobie. No, handlarz będzie jechał pewnie, jak znam życie. Handlarz Duke. Jest nasz handlarz. Siemano. Dobra, zobaczmy najpierw, co możemy w ogóle wytworzyć przed sprzedażą mu czegokolwiek. Tu maksimum. Tu już więcej się nie da. Dobra. Skarby. On zasypia. Czyli to możemy sprzedać, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać. Aha, tego nie możemy sprzedać, bo to jest do połączenia. No dobra. Otwieramy sklep. Welcome, Ethan. Witaj, Duke. No to fragment kryształu oczywiście handlujemy. Duży kryształ oczywiście też. Vivianit też. Żółty kwarc, tak. Polikryształowa czaszka, raz, tak. Mechaniczne kryształowe serce, tak. Duże kryształowe mechaniczne serce, sztuk dwie również. Tego nie, bo to jest do połączenia. Wytrychu nie, apteczki nie. Apteczki to nie sprzedam w życiu. No i amunicję do pistoletu oczywiście możemy też handlować, bo amunicję mamy dzięki dodatkowi DLC, przypominam, bez liku. Amunicja do snajpiaka, amunicja do snajpiaka, pociski wybuchowe. Czekajcie, to są te pociski do naszej tej, jak ona tam się nazywała. To możemy, słuchajcie, chyba sprzedać, bo te pociski są też objęte tym, że tak powiem, dodatkiem. Miny to nie. I to już jest koniec. 72 650. Dobra, zatwierdzamy.
Sprzedajemy. Satisfied? I believe this is a fair price. No nie wiem, czy to dobra cena. No mógłby zaoferować nam troszeczkę więcej, ale... Ale lepsze to niż nic. To musimy z czymś połączyć. Jeszcze nie wiem z czym. I'm skilled at all sorts of weapons modifications. Wiem o tym. Wiem, że możesz wprowadzać wszystkie modyfikacje, które ktoś sobie tam zażyczy lub nie zażyczy. Ale ja tu jeszcze przejrzę na początek, czy on coś ma takiego, co by nas mogło potencjalnie zainteresować. Do czego to jest to? Do M1911. Sprawnie numer rękoła znacznie zmniejsza odrzut. Czy to nam jest potrzebne? Nie sądzę. Nie sądzę. Tu już ma dużo rzeczy wyprzedanych. Zastanawiam się, czy to już jest moment ten, żebyśmy sobie tutaj modyfikowali tą broń. Mamy 160 tysięcy. Tego chyba, nie wiem, czy to sprzedawać na razie, czy nie. Jeżeli tu zmodyfikujemy, przykładowo mówię, to będziemy mieli 2300. Tutaj mamy cały czas 3200, więc może jeszcze być ta broń nowa słabsza. Tylko, że tutaj mamy 4 pozycje, a tutaj mamy no jeszcze 2 dodatkowe. Szybkostrzelność tutaj jeszcze jest istotna. Ale czy byśmy więcej coś tutaj jeszcze chcieli kupować? No nie, chyba na razie sobie zostawimy. Chyba sobie to na razie, słuchajcie, zostawimy. Nic więcej chyba nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić. No niestety. Nie mamy składników, żeby amciu ugotować, a przydałoby się. Mamy jeszcze 2 potrawy, które żeśmy nie skończyli. Ryba i ryba najwyższej jakości. Nie, ryba najwyższej jakości jest. Ta zwykła ryba nam tutaj by była potrzebna sztuk raz. Może gdzieś uda się złowić, nie wiem. Ale w zakładzie raczej mało prawdopodobne. No i to. No dobra. Dobra, na tą chwilę tyle, słuchajcie. A good deal, if I say so myself. Na tą chwilę to tyle. Słuchajcie, kończymy ten odcinek. Zapraszam do kolejnych. Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. I spotykamy się już w kolejnym odcinku. To tyle ode mnie. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!